Witam was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail. Ale dzisiaj dyżurujemy na stacji Indzikowice. Komentarzy żadnych nie było. Czy mam bardziej się skupić na jeździe składami w tym symulatorze, czy też na byciu dyżurnym ruchu? Niedawno, dosłownie można powiedzieć przed chwilą, wypuściłem tutaj parę pociągów, bo bot je zblokował niestety. Miały postój techniczny i stały, nie? Chociaż mogły jechać. Nic innego nie jechało, bo pociągi Pendolino były poopóźnione po 10 minut. To one na spokojnie sobie dojechały do kolejnych stacji i tamte stacje je ściągnęły na bok i dopiero przepuściły pociągi Pendolino, przez co były mniej opóźnione. A my czekamy, bo jedzie do nas pociąg 61126 z Opoczna południe w kierunku Strzałek. Jeszcze sobie zerknę na rozkład jazdy. Tak, w kierunku Strzałek i on ma po prostu przelecieć nam przelotem przez stację. Więc bez zbędnych zaregieli dajemy mu po prostu przelot. Pięknie. Potem ze Strzałek ma jechać 16131. I on też leci u nas przelotem, no chyba że jeszcze w Strzałkach zdobędzie większe opóźnienie. To będzie niestety, nie. Ja mówię, nie, tamte Pendolino ma jechać z innego tego. Z innej strony, dobrze. Nie, to ten na spokojnie sobie przejedzie. No to cóż, nie pozostaje nam nic innego jak poczekać, aż ten pociąg tutaj dojedzie. No niestety będzie dużo cięć pewnie w tym odcinku. No i nie będę Państwa przynudzał, więc zobaczymy się, jak już do nas przyjedzie. Dobrze, więc powracam już tutaj do Państwa. Czekamy, pociąg już jest na ostatnim odstępie SBL-ki, już można powiedzieć, że do nas wjeżdża. Już oczywiście przelocik mamy dla niego uszykowany, zaraz będziemy w rozkładzie wprowadzać, że przejechał i wysyłać do Strzałeczek, że pociąg odjechał, już są AI, tak? Jakoś tak to się czyta. Ja to zawsze AI czytałem, a to AI się czyta. Gdzieś słyszałem na internecie. Cóż, ja anglistą nie jestem. O, Opoczno też jest dalej. AI teraz. Anglistą nie jestem, może i za granicę często jeżdżę, ale no. A tam angielski łamane i lecimy, nie? Ostatnio nawet mogliście, drodzy Państwo, sobie zobaczyć odcineczek, jak jechałem z Hiszpanii. Czy odcinek zaczyna od, można powiedzieć, wiaduktu Milau, a trasa szybciej jest sprzed wiaduktu. Więc kawałek trasy macie przez, można powiedzieć, dwa państwa, no trzy. Jeszcze w Niemczech. Trzy państwa. No jakoś tam się dogaduje. Bananem angielskim, ale idzie. Dobrze, zatwierdzamy godzinę przejazdu pociągu. 61126. Jest opóźniony o 2 minuty. Możecie zobaczyć. Jeden 128, podam ci wyjazd, ale czekamy do planu. Czyli że niby 31128, a przyjechać szybciej o 3126?
drodzy Państwo, wy nie widzicie. 31-128 ma niby wyjazd Sopoczny, ale ma czekaj do planu, a 6-1-26 powinien być przed nim. 16-131 ze strzałek w ogóle jeszcze do nas widzę, nie wyruszył. No cóż, widzimy się już przy kolejnym etapie, gdzie będziemy mieli jakikolwiek wpływ na symulację. Dobrze. Więc co by nie było, wracam do Państwa po krótkiej przerwie. Właśnie ze strzałek odjechał pociąg, jeszcze nie znajduje się dobrze na SWL, ale już widzimy, że odjechał. Cóż, zobaczymy, co się wydarzy za chwilę, za momencik. Czy on dopiero nam blokady zablokował? Nie, to jest chyba dopiero blokada, ale teraz podał. A już szybciej też był podany, więc nie wiem, czy jeden pociąg dziś już odjechał. Raczej wątpię, bo ze strzałek ma przyjechać do nas tylko 16-131. Jaki co? Nie. Potem 16-31 też. No, zobaczymy. No, teraz wygasło już. Nic z Opoczna też coś jedzie. Chyba jak dobrze myślałem, to... Nasz pelerny. 31-128, jak się nie mylę. Już będziemy zaraz myśleć i obserwować. Bacznie, czekamy na komunikaty od naszych dyżurnych, którzy już nie są AI, a więc powinni podawać odpowiednie komunikaty. Ale niestety jakoś tam widzę, że im się chyba nie chce. Bo jeszcze mamy na radzice jakiś tor 573 i 574. Widzę, że chyba nie ma takiego pociągu, co by tam odjeżdżał, nie? Nie ma, nie ma. No cóż, oczekujemy na jakiekolwiek informacje zwrotne. Myślałem, że coś się wydarzy. W ogóle tu cały czas ten przejazd kolejowy jakimś dziwnym trafem wygląda, jakby był zamknięty. O matko. Ładuje się, ładuje. A widzicie, cały czas jest zamknięty. Aha, i tutaj sobie mogę otworzyć i zamknąć. I teraz jak jest otwarty, to to jakikolwiek sposób wpłynie? Wpłynie, nie? Nie idzie 61-26. A, nie możemy tak. Sześćdziesiąt 26, przelot przez Idzikowice podany. Stąd jedzie 16.31, czyli najpierw ekspres pojechał ze strzałek. Okej. Skoro wypuszczali mi najpierw ekspres, to ekspres już sobie jedzie. Test radia. 31-128, schodź dobrze. Dziękuję. Bo w żaden inny sposób, z tego co widzę, nie jesteśmy w stanie tego przejazdu zamknąć. Powinny być takie przyciski.
od zamykania, otwierania przejazdu, ale widzę, nie ma. Czy to robi tylko i wyłącznie przez tą kamerę, a jak teraz bym chciał zrobić otwórz? Nie da się. Cóż. E6126 przeleciał 3 minutki opóźnienia. E6131 przechodzi przez Idzikowice podany. A jedzie też 31 128. To niby opóźniony, ale jakimś dziwnym trafem jedzie. Dajmy mu przelocik, bo już za nim nie powinno jechać. 31 128 przelot przez Idzikowice podany. Dobrze, a my na 16.31 potwierdzamy godziny przejazdu. No, niby 31128 miał przyjechać z opóźnieniem 11 minut, a tak właściwie przyjedzie z opóźnieniem może 1 minuty. O matko. Ktoś coś chyba źle wpisał. Chyba mu się dziesiątki pomyliły w opocznie. Jakie możliwe. Dobrze, więc zatwierdzamy, że właśnie u nas przejechał 31128. Okej. Okay. Tu jedzie 16131 zastrzałek. Już jest opóźniony o wiele więcej. W ogóle co to są za dyżurni? Ani nie wprowadzają godzin, ani nie zapowiadają tych pociągów. Napiszę co wie. A nie, no Steama to ja nie chcę chodzić.
Znaczy ja wiem, nie, ale... Takie informacje powinny być przekazywane. Dzwonią, dzwonią. Dzień dobry. Halo. Halo, halo, halo. Halo. Halo? Cisza. Nastawa. O matka. Dobra, nie będziemy opóźniać. 13.131. Zatwierdzamy godzinę przejazdu. 13 minut opóźnienia. Najmniej 14.130. Puścimy tego 14.131, no 16.131. Jeszcze 131 zapiszemy z postoju. Okej. Okay. No i zrobimy. Lepiej, szybciej, łatwiej. Jest na 60 czy na 40? 40. O, Matko Święta. Dobrze, czekamy, aż sobie 16.131 wyjdziemy. Wjedzie. A bo to widzicie, to jest zwykłe EP07, a to jedzie EP08. Gdyby tu się niepotrzebnie nadganiali. Czternaście 131 przelot przez Idzikowice podany.
Pociągi planowe muszą jechać w pierwszej kolejności, nie? Potem te opóźnione, jak się nie mylę. No jakoś tak to chyba było. No i jedzie. Jedzie 14.131. Pięknie. Jedzie ósemeczkę. Z 9 wagonami do tego. No, czekamy. Czy nie ma jakiegoś przecinka jest? Jeśli to w ogóle nie przemieszcza, nie wiem czemu. Czyżby serwer miało wywalić? Nie. Się przesunęło. Czy nie? Wolno jedziemy na te 115 km na godzinę. Pani? Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Słuchaj, dwa pendoliny od ciebie. Jedna już przejeżdża. Jasne, przyjąłem. Dobra. Dziękuję, do zobaczenia. Jasne, dziękuję. Cześć. A pendolino jadą? No, super. Jedź pan, szybko, szybko, jedź pan zdążył. Czternaście, 131 do Pilichowic bez postoju, lecimy. Okej. No dobrze, drodzy Państwo, w tym odcinku to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.